tutaj, nowe ujęcie, dobra. Zaczynamy, klaps. To jest. No. Cześć, to znowu ja. A szalony reporter. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u sąsiadów z grupą Tau. Dobrze powiedziałem? To się nie odmienia podobno, więc Tau. Nie Taua. Zaraz będzie koncert, o 22 będziecie grać, teraz będzie support. Teraz będą supporty. Liczymy na to, że jeszcze zdążymy wrzucić na fejsa to, co... zaprosimy ludzi jeszcze przyjdą, tak? A no właśnie, że chcemy ludzi jeszcze zaprosić. Zapełnijcie ten lokal, zapełnijcie. Tylko, słuchajcie, pytanie jest takie, tu w sumie ciebie już wcześniej spytałem tak w podziemiu, po co wy to gracie? O co wam w ogóle chodzi? Nie wiem, wiesz, słuchaj, rap gramy, ja gram na przykład osobiście, od 12 roku życia zajmuję się jakby rapem, od 15 roku życia zajmuję się DJingiem i w pewnym momencie, nie wiem, Pan Bóg stwierdził chyba, że chce wykorzystać moje talenty do czegoś, wiesz, bo nie wiem, wiesz, jakby ktoś się mnie zapytał 5 lat temu, czy co ja będę robił, co ja robię w tym miejscu, to bym powiedział, nie wiem, po prostu w pewnym momencie trafiłem, na mojej drodze stanął Piotrek, zaprosił mnie do współpracy, przy jego muzyce też, przy jego jakby krokach nawracania się sam nawróciłem. Głosimy dobrą nowinę. Głosicie dobrą nowinę. Czyli wykorzystujemy nasze talenty, tak? Że akurat rap, czemu nie? Super, super. A kto waszym zdaniem na pewno powinien przyjść dzisiaj na wasz koncert? O, wiesz co, kto powinien przyjść? Każdy powinien przyjść. Każdy powinien być, bo tak naprawdę, wiecie, żyjemy z Bogiem, tak? Bóg jest wszystkim, więc Bóg jest dla wszystkich. Więc zapraszamy oczywiście wszystkich, młodych, starych. Kobiety, mężczyzn. A Bóg przychodzi do grzeszników. Do każdego z nas. Nie? Do każdego z nas. No tak. To jest dla wszystkich. Słuchajcie, co będzie się działo na koncercie? Czego się spodziewać? Słuchajcie, no przede wszystkim czegoś dobrego, dobrej muzyki, ale to jest jakby pomimo pewnych rzeczy tak naprawdę, że jest dobra muzyka, bo w tym wszystkim jest Bóg. W tym wszystkim będziemy wzywać Ducha Świętego, żeby jest z nami. Modlitwa. Jest modlitwa, jest uwielbienie. A to wszystko zawarte w ramach rapowego koncertu tak naprawdę. Więc też coś dla duszy, coś dla ciała, coś dla ucha, coś dla oka. Super. Super. No to co? Serdecznie zapraszamy. Na koncert Tau do sąsiadów. Możecie już przychodzić. Godzina 20. Jest otwarta, także możecie. Ale Tau gra o 22, więc najpóźniej o 22 wpadajcie. Do zobaczenia. Dzięki, chłopaki. Z Bogiem. Dzięki, z Bogiem.